Gościnią czwartego podcastu jest Renia, Renia Dobrowolska. I Renia wbrew pozorom nie brała udziału w żadnym z naszych plebiscytów, ani na boską powiatu karkonoskiego, lubańskiego, ani lwoweckiego. Renia po prostu do nas dołączyła. Nie, brałaś udział, przecież wysyłałaś swoje zgłoszenie. zgłoszenie na tak, na lubański bodajże powiem. Tak, mm -hmm. ale jakby twoja historia znalazła się w grupie rezerwowej, tak zwanej. Mm -hmm. Ale przyszłaś do nas na kawkę. Przyszłam Przyszła na, na kawkę, była to jedna z kolejnych kawek, bo jakiś czas już sobie gdzieś tam przyglądałam się Wam i chciałam już wcześniej dołączyć, ale czasami praca nie pozwalała. Dołączyłaś do nas na kawce i na kawce się okazało, że Ty jesteś trochę nasza. A trochę napływowa. Mhm. Opowiedz jak to było, dlaczego nasza? No dlatego wasza, czy już teraz też nasza, bo, no, bo już jestem ze Świeradowa, już jestem tu na stałe i myślę, że tak zostanie, że przynajmniej jeśli nie sam Świeradów, to te okolice już będą moim domem, dlatego tak. No a dlaczego nie? No bo to trwa zaledwie no, niecałe dwa lata. No tak, ale jesteś Świeradowianką od niedawna, mhm. ale wcześniej mieszkałaś w innym miejscu. Bliskość Radowa. Całkiem blisko. Znaczy mówisz o Bolesławcu? Tak, no, no no tak, pochodzę z Bolesławca, tam się urodziłam, tam spędziłam większość swojego takiego życia, no, właściwie do okresu studiów i później tak przelotowo pomiędzy studiami a wyjazdem na emigrację. A gdzie studiowałaś? W Krakowie? Mhm. No i ta wyjazd na emigrację generalnie praca zarobkowa pierwsza, taka zawodowa już była na emigracji, czy jeszcze była? Bardzo krótki epizod właśnie Bolesławiecki, z tym, że m, tak myśląc o karierze w ogóle psychologa w tamtych czasach, to bardzo trudno było o coś się zahaczyć w małym mieście. I chyba tak jakby miałam takie poczucie, że jeśli, jeśli chce się realizować gdzieś bliżej zawodu, no to chyba jednak trzeba spróbować czegoś innego, albo wyjazdu do dużego miejsca w Polsce, albo po prostu wyjazdu z kraju. No i padło na to drugie. Ale to tak chciałaś nie na zasadzie, że jedziesz najpierw truskawki, a potem ewentualnie zawód, czy od razu przede wszystkim zawód? Musiałaś pewnie dorobić jakieś dodatkowe uprawnienie. Początek był rzeczywiście inny, w sensie nie do końca związany stricte z zawodem psychologa, ale był to zawód pomocowy i jakby zależało i mnie i w sumie wtedy ówczesnemu mojemu chłopakowi, a później mężowi na tym, żeby jednak gdzieś to robić pod kątem takich swoich zainteresowań zawodowych i pracowaliśmy w takich zawodach opiekuńczych, pracy na początku właśnie z osobami, które miały różne takie sprzężone trudności, autyzm, mhm. niepełnosprawności umysłowe. Później ja się dosyć szybko przeniosłam z tego do takiego ośrodka leczenia zaburzeń odżywiania. To był taki prywatny ośrodek, bardzo fajnie funkcjonujący, dużo się tam nauczyłam. I to się już tak trochę potoczyło, tak, że ja nie byłam stricte psychologiem, raczej tymi osobami się opiekowałam, później gdzieś tam robiłam dodatkowe jakieś kursy, uprawnienia i w końcu rzeczywiście już te końcowe kilka lat pobytu w Wielkiej Brytanii to już była praca w służbie zdrowia brytyjskiej, także gdzieś tam udało się o ten zawód zahaczyć, ale no nie były to truskawki. Ale dlaczego Wielka Brytania? Bo był to rzeczywiście taki moment, kiedy no, łatwo było do tej Wielkiej Brytanii wyjechać. Łatwo było znaleźć tam pracę, która właśnie no, nie była zbiorem, nie była pracą e, gdzieś tam e, na roli. No i e, chyba językowo. Ja się chyba lepiej wtedy czułam w sumie w języku niemieckim, ale mój mąż jakby zupełnie nie widział siebie mm -hmm. szprechającego, więc, więc musiała to być Wielka Brytania, e, tak językowo. No i rzeczywiście gdzieś tam. Były duże możliwości, tak? Dostaliśmy możliwość pracy w jednym miejscu, połączonej z mieszkaniem, więc nie musieliśmy się o nic starać. Dla mnie to jest w ogóle taka ciekawa historia, jak sobie o tym myślę z dystansu, bo ja nigdy wcześniej w Wielkiej Brytanii nie byłam. Mhm. Nie był kraj, który był mi znany. Byłam w różnych innych krajach europejskich, ale akurat nie w Wielkiej Brytanii, więc taki zupełnie rzut na głęboką wodę, gdzie jakby nie zna się kultury, nie zna się miejsc, ludzi. ludzi. Oczywiście jak ktoś ci proponuje wyjazd do Gloucester, to myślisz sobie, no może być to Gloucester, równie dobrze jak każde inne miejsce mm -hmm. w tym kraju, bo nie mam pojęcia co to jest, gdzie mm -hmm. to leży i czym się charakteryzuje. więc Gloucester ile ma ludzi, ile mieszkańców? Wiesz co, to jest takie jak miasteczko, myślę, miasto. że wielkości może Legnicy, czyli nie jest to duże, duże mm -hmm. miasto, nie jest to właśnie Londyn, ale nie jest to też... Nie jest to świeratów. <gry> Jasne. Ale bo do tego wrócimy. Dlaczego pytam o wielkość, żeby zapytać, czy jak się przeprowadziłaś, właściwie wskoczyłaś w zupełnie nowe miejsce mm -hmm. i wyrwałaś korzenie, przeniosłeś na, na nową ziemię. Jakimi społecznymi zachowaniami zetknęłaś w, no, w mieście, które generalnie no, małe nie jest? Mm -hmm. I z czym było najtrudniej, co przyszło łatwo? Ja myślę, że w ogóle patrząc na, na Wielką Brytanię, to jest to jednak kraj, w którym trochę inne zasady społeczne obowiązują. I pewne rzeczy są na tyle fajne, że ciągle mi ich dzisiaj brakuje. I myślę, że tą, jest? no właśnie, że tą taką bardzo fajną cechą jest otwartość mhm. i takie nieosądzanie. Naprawdę nie jest wielkim wstydem, ani nawet wielkim zdziwieniem, jeśli widzi się osobę, która w piżamie wyszła do sklepu po mleko i chleb. Albo psa wyprowadza. W piżamie. Dokładnie. Jakby nie, nie spotyka się to z jakimś specjalnym odruchem, nie wiem, kręceniem czyjejś głowy, czy cmokaniem pod nosem. A więc myślę, że jest dużo takich właśnie cech, które pozwalają poczuć się sobą. I myślę, że stąd też ta łatwość odnalezienia się w Wielkiej Brytanii dla tych osób, które chcą, bo nie czuje się jakiegoś takiego ostracyzmu, jakiegoś takiego wykluczenia. Po prostu jest to środowisko, w które łatwo się wtopić, myślę. Natomiast... Ale jak potrzebowałeś potrzebowałeś szklanki hmm. cukru? Wiesz co, to już trochę tak zależy od miejsca, w którym się mieszkało, ale ja myślę, że myśmy zawsze byli nastawieni na to, żeby jednak tych sąsiadów poznać i z nimi się zaprzyjaźnić. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jakoś tak pozaprzyjaźnialiśmy się zawsze ze starszymi osobami. Mhm. Mieliśmy zarówno w takim małym miasteczku pod Gloucester, w które było naszym pierwszym e, mieszkaniem osobnym, kiedy już wyprowadziliśmy się z jakiejś takiej większej grupy osób, które dzieliły, e, dzieliły mieszkanie, to mieliśmy przed sobą takich e, bardzo miłą, starszą parę, e, Johna i Jim, że tam e, no, z, z nimi gdzieś tam utrzymywaliśmy dobry kontakt, a po przeprowadzce już później do Gloster, do naszego pierwszego własnego domu, w którym spędziliśmy na dłuższy okres, no to mieszkaliśmy obok Harolda i Weroniki i w sumie z nimi najbardziej się zaprzyjaźniliśmy. Do tego stopnia, że robiąc taką sentymentalną podróż zeszłego roku do Wielkiej Brytanii, no, poszliśmy do Weroniki na kawę. Harolda już z nami nie ma, ale bardzo miło ciepło zostaliśmy przyjęci. Dostajemy od niej kartki na święta. No jest to taka bardzo Sympatyczna więź. Czyli szklanka cukru była, ciasto mm -hmm. ze śliwkami było. Wiesz, nie podkarmiały cię? <grytanie> Niekoniecznie. I powiem ci, to jest ta cecha, która bardzo już jednak chyba odróżnia Brytyjczyków od Polaków. Myślę, że to jest taki stopień właśnie gościnności. Mm -hmm. To znaczy I myślę, że to jest chyba bardziej prawda o Anglikach niż o innych nacjach, bo też nie zapominajmy, że Wielka tak, Brytania tak. to oczywiście Mulcie. tak. Natomiast Anglicy są tacy dosyć protekcyjni, jeśli chodzi o własną taką prywatność, tak, że tam jakby do domu, to się trochę mniej zaprasza. Ale w pubie bardzo chętnie się z tobą spotkają. Puby angielskie oczywiście są urocze, warto je odwiedzać, warto w nich spożywać posiłki, pić kawę i pić um, ale, czyli te takie tak. niepasteryzowane, ciemne, bardzo przyjemne w odbiorze piwka. Więc tej gościnności, ona jest inna niż nasza mhm. polska, tak? Brakowało ci trochę tego, czy nie? Brakowało mi przez długi czas takiej możliwości, że można tak na spontanie do kogoś wpaść na kawkę, mhm. tak? Że nie ma dzwonienia wcześniej, nie ma umawiania się na Konkretny dzień i nie ma się zapytywania o to, gdzie się spotkamy, tylko po prostu o to, że puka się do drzwi i mówi jestem. No i żyliście, pracowaliście, psy już były? Psy się pojawiły właśnie w Wielkiej Brytanii. No właśnie. To był taki moment, którym, no tak, no ileś tam tych lat wspólnych się ma za sobą i człowiek y, popada w jakąś taką rutynę. I myśli sobie, fajnie by było mieć kogoś, z kim by można było wyjść na spacer, a na, wręcz trzeba by było wyjść na spacer trzy razy w tygodniu, bez względu na to, czy mąż ma tą samą zmianę, co ty, czy nie, czy twoi przyjaciele właśnie są dostępni i tak dalej, i tak dalej. No więc pojawił się pomysł u psa, przy czym ja nigdy psa wcześniej w życiu nie miałam. Więc dla mnie to miała być taka kompletna nowina. A że ja do wielu rzeczy w życiu w ten sposób podchodzę, to te, na tym się też najpierw skupiam, żeby poczytać, aha, podowiadywać się. Aha. Najpierw teoria, <noise> potem praktyka. Tak, dokładnie. Zobacz, jak to wygląda. Pomyśleć o tym, gdzie są jakieś najbliższe schroniska, jak to w ogóle trzeba zrobić, żeby z takiego schroniska sobie psa adoptować. No i Traf tak chciał, że kiedy ja już się zastanawiałam nad różnymi rasami od małych po duże i się zastanawiałam, który temperament by do mnie pasował, no to... Ty dobierałaś psa do temperamentu swojego? To znaczy, no bo tak trzeba podobno robić, żeby było tak, wiesz, że no jak um, nie postrzegałam siebie jako osobę mega aktywną, tak? Mhm. Ja nie jestem to, co to 6 rano w stanie, żeby pójść pobiegać. Mm -hmm. Raczej myślałam o tym, żeby chodzić sobie na leniwe nie. spacerki po lasach. Tak? No i jeszcze, tak. <laughs> wtedy jeszcze było płasko, bo gloster nie jest na wyżynach. Mm -hmm. No i pojawił się właśnie ten pomysł, żeby sobie gdzieś tam poczytać o tych różnych rasach, zastanowić się, co to ja właściwie chcę i to niekoniecznie dlatego, że chciałam rasowego psa, tylko bardziej pomyśleć o tym, właściwie, z czym ja się mierzę i czy to ma być mały, czy duży i, i, i w ogóle. Mm -hmm. nie? I wtedy traf chciał, że koleżanka z pracy zaczęła mi opowiadać o hartach i powiedziała, że harty to są takie psy, które naprawdę mają w życiu podgórkę? No to moje serce, prawda, tutaj już zaczęło już. słuchać uważniej, no bo jak Radary. ktoś ma podgórkę, to trzeba zobaczyć o co chodzi. No i okazało się, że podgórkę, dlatego że są, jest to rasa, która jeszcze cały czas, chociaż jest tego coraz mniej w Wielkiej Brytanii, na szczęście, ale cały czas jest wykorzystywana do takiego. No niektórzy mówią o tym sport, czyli są wyścigi psów, głównie po to, żeby ludzie mogli się zakładać, kto wygra. Tak. Tak? I jedni na tym tracą, inni zarabiają. W związku z tym to traktowanie tego psa jest takie dosyć przedmiotowe. On ma wygrać wyścig dla ciebie, a ty chcesz zrobić wszystko, żeby to miało miejsce. Więc albo jesteś uczciwym trenerem, który jakoś się na tym zna, ale powiedzmy sobie szczerze, że w czasach, kiedy tych psów jest naprawdę dużo i naprawdę wiele już czynników zostało spełnionych po to, żeby któryś z tych psów rzeczywiście mógł mieć najlepsze osiągi, to to są jakieś bardzo drobne różnice pomiędzy wynikami tych psów, mhm. więc trzeba je trochę podkręcić i podkręca się je Chociażby narkotykami. No, niestety, dzieją się rzeczy, które nie powinny się zwierzęciu przydarzyć. Człowiekowi też nie, ale mm. tu chodziło o wybór zwierzęcia. Więc, jak usłyszałam o tej rasie psów, no to gdzieś tam pojawiła się pierwsza fundacja, która się tym zajmuje. Ona się okazała w miarę lokalna, ona miała swoje takie miejsce, w którym te psy odzyskiwane z tych wyścigów, mm -hmm. tak, zabierano od osób, no, które od chciały się ich pozbyć, tak. Tak. były przechowywane, no i poszukiwano im domów. A Harty, jak dla mnie, są mega pięknymi, urodziwymi psami, ale nie nie są psami małymi. To nie jest pies dla każdego, bo średnio 30 sobie Tak. <laughs> znaczy właśnie wiesz to jest jeden z tych mitów o psach, prawda? O hartach. To znaczy one lubią biegać, ale są krótkodystansowcami. To mm -hmm. są psy sprintery. To są psy, które osiągają dużą prędkość. Najszybsze zwierzę po wśród ssaków, więc jakby wśród psów nie mają sobie równych. Są piękne w biegu, natomiast to nie są maratończyki, więc one nie potrzebują godzin i godzin wysiłku. Tak wbrew pozorom e, nie wiem o Archicoli są dużo bardziej wymagające no, pod kątem tak, jakby tak, tak. ilości uwagi, której potrzebują. I aktywności. E, dokładnie. Tak. Natomiast no nie są to małe psy, więc jeśli chodzi o przestrzeń, inne takie kwestie związane chociażby z wyżywieniem czy leczeniem takich psów, no to wiadomo, że są to jakieś tam większe koszty, więc nie znajdują aż tak wielu zwolenników. No i adoptowałeś pierwszego Usaina Bolta. Tak, tak się pojawiła w moim życiu Kira. Jest w tej chwili dwunastolatką. Tak się zaczęło. Później była taka myśl, że no na pewno pies chciałby drugiego do towarzystwa, więc pojawił się Rufus. Kira nie była zadowolona z tej decyzji, muszę przyznać. No, hello, bo jedynaczką. <laughs> Trochę mnie to zaskoczyło, muszę powiedzieć. Trochę nie wiedziałam, co mam myśleć o tym braku miłości i takiej ledwie tolerancji nawzajem. No, ale Kira pozostała królową, natomiast Rufus był przesłodkim olbrzymem, który kilka lat temu odszedł, ale pamiętam go jako takiego właśnie bardzo spolegliwego psa, który no właściwie nie miał w sobie nuty. Agresji czy próby chociażby rządzenia kimkolwiek czy czymkolwiek. No ale tak, tak się zaczęła przygoda z Hartami. I cała wasza trójka, czwórka, bo właściwie mm -hmm. z Rufusem tutaj przyjechaliście, podjęliście decyzję, że zamieniacie Wielką Brytanię z powrotem. Na Polskę, zrobiliście pętlę. Mm -hmm. Co spowodowało, że postanowiliście wrócić? Mm -hmm. Wiesz co, czynników było sporo, bo ja tak naprawdę w pewnym momencie chyba poczułam, że, że chciałabym spróbować czegoś własnego i była taka myśl o otwarciu czegoś w Wielkiej Brytanii. Trochę mnie przerażała ilość jakby rzeczy, których musiałabym się dowiedzieć, które byłyby może trudniejsze dla mnie do zrozumienia, niż są do zrozumienia w tym kraju. Aczkolwiek mówienie, że polski system podatkowy, No jest właśnie, chciałam to, to chyba... powiedzieć. To <laughs> przyciskli <laughs> tak, tak. <laughs> um... W każdym razie miałam taką myśl, że no z racji tego, że znam tutaj więcej osób, pewnie, że więcej osób gdzieś tam, które no wiadomo, ma się gdzieś w swoich kręgach znajomych, będzie w stanie mi trochę rzeczy podpowiedzieć. Mm -hmm. Myślałam, że będzie to tutaj łatwiej. W każdym razie nigdy się w Wielkiej Brytanii na to nie zdecydowałam, chociaż taka myśl gdzieś mi tam towarzyszyła mm -hmm. przez końcowe lata emigracji. Później pojawiła się kolejna myśl, ponieważ w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że fajnie byłoby mieszkać na wsi albo chociaż w jakiejś takiej małej miejscowości. I niestety im mniejsza miejscowość albo im większy kawałek ziemi, tym Drożej w Wielkiej Brytanii. Były to takie. Myślę, dla nas już sytuację nie do osiągnięcia. I chyba w pewnym momencie za zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że nawet będąc gdzieś tam na stałe zatrudnionymi, mając nie najgorsze prace, tak jakby gdzieś tam pracując, czy, czy w służbie zdrowia, czy w jakichś prywatnych ośrodkach opiekuńczych, możemy nigdy nie mieć takich środków, żeby przenieść się w jakieś fajniejsze miejsce mhm. do życia, że może to być po prostu konieczność pozostania w mieście. Gdzieś tam chyba to mi nie leżało. Więc pojawiły się pierwsze jakieś takie poszukiwania, no właśnie jakiegoś takiego wiejskiego domu tutaj. I powiem szczerze, że pierwszy, o którym myślałam, rzeczywiście był też porłożony w Sieradowie. Czyli od początku myślałaś o świarodowaniu, bo Bolesławiec cię nie ciągnął. Nie, nie. Chociaż swego czasu kupiliśmy działkę budowlaną w, w Bolesławcu, ale potem ją odstąpiliśmy moim rodzicom i, i tam w tej chwili mieszka moja mama. A, a myśmy jakby zdecydowali, że, że to nie jest region dla nas, że, mhm. że tam jest tak cały czas bardzo miejsko, przedsiębiorczo i, i trzeba Poza tak jakoś... tym muszę zrobić stuk izerski w 50 minut. Z, no a z Kiro, tak, A tam trzeba hello. dojechać, więc bez nie. sensu, nie? Więc, więc rzeczywiście ten pierwszy jakby tutaj. Pomysł był o, o Świeradowie albo o okolicach, mhm. tak? Później jeszcze złożyło się tak, że doszło do tego choroba mojego taty. On dosyć długo chorował, a ja zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że właściwie nie da się być w dwóch miejscach jednocześnie, nie da się go odwiedzać odpowiednio często. Mhm były z tym związane też jakieś takie moje poczucie winy, gdzieś tam jakieś takie wyrzuty. A tak, ty że... czy masz Nie, mam, mam mm. brata i był jakby mój brat uczestniczył w tych, w tych sprawach. Była tu na miejscu moja mama, to nie jest tak, że on był pozostawiony bez opieki, tylko, tylko moje takie poczucie, że, że właściwie te ostatnie miesiące jego życia, bo tak też się zdarzyło, że on niestety tej choroby nie przeżył, więc, więc też odszedł i gdzieś tam pojawiła się taka myśl, że właściwie no, nie chciałabym tej sytuacji ponownie i że chciałabym być chyba wśród swoich bliskich i że fajnie było emigrować, jak się miało lat 20 kilka, ale chyba przychodzi taki moment w życiu, może nie każdego, ale w moim przyszedł. Też myślę, że to była taka trochę sytuacja zbliżającego się jubileuszu czwórki z przodu, prawda? Aha, kiedy pojawiają się takie pierwsze podsumowania, no, co to ja tutaj, prawda, osiągnęłam, a co bym jeszcze chciała osiągnąć, co się mhm. liczy, jeszcze w którym mam na kierunku tyle siły, płuś, żeby tak. dźwignąć coś nowego. Jeszcze możemy coś mhm. zacząć i może warto teraz się zastanowić, czy chcę coś zacząć. No i tak to oko w okolicach tego wszystkiego się gdzieś tam podziało. To były takie główne chyba czynniki. No i znów wyrwałaś korzenie, i znów. Próbujesz je na tej izerskiej, małożyznej, ale jednak ziemi posadzić. Co tutaj cię zaskoczyło? Bo jednak Świeradów to nie jest rozmiar legnicy ani mm -hmm. miasta, w którym mieszkałaś i też nie jesteś stąd, ale znasz język, znasz jakby kulturę, obyczaje. Mm -hmm. I z czym tutaj się zetknęłaś? Tutaj zetknęłam się z tym, że jak przyjeżdżasz do Świeradowa, to już po jakimś niezbyt długim czasie nie jesteś anonimowy, anonimowa. <laughs> Harciora, to była Twoja pierwsza księga? Tak, to jest ta pani z pieskami. tak? To mhm. takie rzeczy na, na swój temat gdzieś tam słyszałam. Jeszcze wtedy akurat wzięliśmy kolejnego Harta, ale już tylko na dom tymczasowy, w ramach jakiejś tam pomocy fundacji, więc jakby no, no wychodziłam na spacer z tymi trzema psami, które nie wiem, kto kogo prowadził, ale jakoś <sk Tol maybe privilege> sobie dawaliśmy radę. No i rzeczywiście pojawiły się takie głosy. Ogólnie ja tak sobie myślę, że posiadanie psa to jest w ogóle fantastyczny sposób na poznawanie ludzi. Się. I gro tych ludzi, które dzisiaj znam i z którymi się przyjaźnię, to też. Psiarze. To akurat było fajne, ale rzeczywiście jest tak, że ogrom ludzi, którzy mi mówili, a to ja wiem, gdzie pani mieszka, albo ja, ja z tego samego kierunku przychodzę, albo a to ja widziałam, jak pani odprowadza te pieski do domu. No, zaskoczyło mnie. Kolejne. To może będzie takie stereotypowe, ale to naprawdę jest pięknie. To nie jest stereotypowe. Mówisz o osobie, która jest totalnie zakochana w Świeradowie mm -hmm. i w Górach Izerskich, więc dla mnie to, ja dopiero też doceniłam po wyjeździe w Polskę i po powrocie tutaj, mm -hmm. więc. Ale mnie było o tyle łatwiej, że ja znam Wiele osób, że ja kojarzę wiele osób, a osoby, które przyjeżdżają do świadowa lub do innej małej miejscowości mówią, że jest im ciężko, bo nie do końca ludzie ufają. I trzeba mm. dużo dłuższego czasu, żeby jakby wtopić się w tą społeczność. Czy u ciebie też tak było? Czy wtopiłaś się dzięki psom, bo. To ja ciężka ja załatwiam tę sprawę. <laughs> <Dobre. śmiech> <laughs> Przy pomocy jednego z psów i męża. <laughs> Znaczy, wytłumaczycie yy, dlaczego? Dlatego, że ja myślę, że ja jestem osobą, która ma w sobie jakąś, jakiś rodzaj rezerwy. tak? I uh -huh. jakby nie. Trochę wynika też jakby z tej tożsamości zawodowej, że ja tak ym, staram się też pamiętać o tym, jak mogę być postrzegana i jak czasami osoby postrzegają mnie poprzez jakby pryzmat tego zawodu. Natomiast yy, mam psa, który jest, yy, no powiedzmy sobie wprost, Lizusem. I męża, który jest bardzo kontaktowy i który to od początku, od kogo poznałam, to wiedziałam, że właściwie gdziekolwiek nie idziemy, on zawsze kogoś spotka bardzo dobry w utrzymywaniu tych relacji, tak? Dużo lepszy mm. niż ja, ja się dużo od niego zresztą w tym temacie nauczyłam, ale tak, on jest taką dobrą przepustką do tego świata, także psy, mąż, a ja już potem czerpię z tego jakieś tam benefity. Chociaż z racji, wiesz, fundacji boskich, no to jakby do was to już przyszłam sama, nie? I bez psów, bez męża, się. także jakoś też daje radę. Ale nie ma zestawu smycz, mąż, flaszka. i załatw. No nie, tak to nie. Który to już rok? Drugi? Tak, teraz w listopadzie miną dwa lata właściwie w końcu października. Zawiązujecie przyjaźń, znajomości, zaczynasz mieć coraz więcej pacjentów, bo część na pewno gdzieś przez COVID kontynuowałaś terapię pewnie zdalnie. Mm -hmm. Natomiast tutaj też pewnie z racji tego, że lokalnie przebywa ci też pacjentów, pacjentek. Mm -hmm. Ja w ogóle powiem Ci, Kasiu, to była taka moja myśl, kiedy ja się tutaj otwierałam. Czy to jest dobry krok? Bo jest bardzo dużo takich historii, które mówią o tym, że no, psycholog, psychoterapeuta w małym miasteczku może to nie jest najlepszy pomysł. Ludzie będą mieli jakieś, jakieś poczucie, że przestają być anonimowi, że inni o tym wiedzą, że być może widzą ich, nie wiem, zmierzających mhm. w kierunku gabinetu, tak? Albo że natknę się na osobę później swojego psychoterapeuty, nie wiem, robiąc zakupy. I tak rzeczywiście się zdarza. Mhm. Więc miałam spore obawy. I brałam pod uwagę taką sytuację, że być może po jakimś czasie będę musiała się przenieść. Był to jakiś taki rodzaj mojego założenia, że spróbujmy, jak będzie. Jeśli nie, mam jakieś okoliczne większe miasta, po prostu coś wynajmę i będę dojeżdżać i mhm. prowadzić ten sam rodzaj usług, ale poza, poza miejscem zamieszkania. Tymczasem okazało się, że jest na to zapotrzebowanie, że jest ilość osób, które powiedziały, że dla nich na przykład dojazd do Jeleniej Góry na terapię jest niemożliwością, ponieważ wtedy oznacza to trzygodzinny... Się. Wyjęcie jakiegoś się rynek. Mm -hmm. no, no, no tak, trochę tak. Mm -hmm. Zaskakująco y, szybko. Dla samej siebie tak, że, że było to chyba szybciej niż, niż myślałam, co tylko chyba potwierdza, że to zapotrzebowanie było, i, i że jakby ja tutaj niczego nie tworzę, ja po prostu, mm -hmm. tak jak mówisz, odpowiadam na jakąś taką lokalną potrzebę. I tutaj zapytam Cię o kwestię tego lęku, bo mm -hmm. do tej pory zdarza się, że ktoś mówi, nie potrzebuje terapii, nie potrzebuje psychoterapeuty, nie potrzebuje psychiatry, mm -hmm. nie jest. Jestem wariatem. I to myślę potęguje w ta myśl, taki przesąd, takie mniemanie w mniejszych miastach dużo bardziej niż w, w dużych miastach, bo w dużych miastach terapia jest jakby częścią funkcjonowania, żeby mm -hmm. móc w tym zwariowanym świecie normalnie żyć. Zdarzyło ci się, że nie wiem, ktoś zaciągał kogoś za rękę. Wiadomo, że jak ktoś nie chce terapii, terapia się nie uda. Ale zdarza ci się, że walczyć jeszcze z takim przekonaniem? Na pewno ono jest, pojawia się jakby w takim, no w czyjejś historii, tak? w czyjejś narracji, że na przykład jestem tutaj tak późno, bo... Albo obawiałem się, że pani pomyśli o mnie to mm -hmm. czy tamto, Więc to jakby się rzeczywiście zdarza. Czasami ktoś zapytuje o to, czy może przyprowadzić... Inną osobę. I moje uzasadnienie jest takie, które Ty przed chwilą wypowiedziałaś, prawda? Że jeśli ktoś tego nie chce, to to i tak nie poskutkuje mhm. niczym, prawda? Bo jakby terapia nie jest jakimś rodzajem oddziaływania na kimś, tylko z kimś, prawda? To raczej jest coś, co my sobie robimy przy pomocy. Tej drugiej osoby, i zawsze też mówimy o tym, że właściwie no, to jest taki, taka bardzo w dużej mierze współpraca, prawda? Bo ja jakąś wiedzę oferuję jakąś tam swoją zdobywaną latami ekspertyzę dotyczącą, powiedzmy sobie, jakichś procesów psychologicznych, tak, ale. Ta druga osoba w gabinecie to jest ekspert od samego siebie. Ja nie wymyślę niczego, czym ta osoba się ze mną nie podzieli. Ja po to, pomogę to zrozumieć, pomogę to ustrukturyzować, pomogę to zmienić, ale tak naprawdę bez współpracy nie ma oddziaływań terapeutycznych. Więc jest ten lęk i myślę, że wiele osób, które przychodzi, no to już wykonało bardzo ogromny Zgadza krok, się. prawda? Takiego przyznania przed sobą, że no jest jakaś trudność i ja w tej trudności chcę poprosić o pomoc. To jest, Myślę, że dla wielu nas, wbrew pozorom kobiet siłaczek, to też jest ogromny krok powiedzieć, że potrzebujemy w czymś mhm. pomocy, prawda? Czy to jest w formie terapii, czy to jest w formie jakiejkolwiek innej, tak? Kiedy my się zwracamy do kogoś, mówimy, już nie daje rady. Czy to jest przyjaciółka, czy to jest mama, czy to jest ktokolwiek inny w naszym życiu. Więc y płuca są chore, nerki są chore, nie wiem, ręka jest chora, mamy na to leki, nie? Mhm. Zaczyna coś się dziać w głowie i generalnie, no weź, daj sobie z tym radę, musisz to jakoś ogarnąć mhm. i nie każdy ma ten jednokierunkowy taki wiesz tok myślenia, coś się dzieje, muszę skorzystać z terapii psychologa, psychiatry jak... Zorientować się, że to już jest czas, kiedy ktoś z zewnątrz musi nam pomóc. Otworzyć okno, po prostu podnieść kotarę, że to już nie czas na to, żeby zwalczać mhm. problem samemu ze sobą, korzystając z różnych form terapii zastępczych, mhm. typu, nie wiem, alkohol, narkotyki, yy, bieganie, siłownia, jedzenie. Kiedy następuje moment, że. Musimy po prostu skorzystać z terapii. Wiesz co, czasami ten moment jest wbrew pozoru tak naprawdę dosyć niewielką zmianą. Tak? To może być na przykład taka naszym zdaniem niewielka zmiana, jak to, że nagle nie czuję tak bardzo przyjemności z rzeczy, które robiłam. Robiłem, prawda? Że na przykład nie wiem, no idę na ten spacer albo idę pobiegać, ale to już nie daje mi tej frajdy. Mhm. Albo jestem ze swoimi dziećmi i zamiast się cieszyć z tego czasu, to ja czuję tylko obciążenie. Prawda? Więc czasami to są bardzo proste sygnały. To nie oznacza jeszcze koniecznie, że ja potrzebuję już terapii, ale być może oznacza, że można by sprawdzić, co się dzieje. Tak? Czy to jest jakieś takie obciążenie, które gdzieś tam, nie wiem, no, należałoby zaznaczyć w swoim życiu, mhm. zobaczyć, czy ta równowaga jeszcze cały czas jest zachowana, czy może coś się takiego podziało, że, że ja już nie funkcjonuję najlepiej dla siebie. Prawda? Ja zawsze mówię, że tak naprawdę wychwytujemy zmiany w naszym funkcjonowaniu, prawda? że jeśli nie wiem, no, nie mogę iść do pracy albo idę do pracy, ale jest to taką męką dla mnie, że mam wrażenie, że nie wiem. Jakikolwiek rodzaj niezadowolenia własnego szefa będzie skutkował jakimś moim wybuchem natychmiastowym, mm -hmm. to że może coś już się dzieje, prawda? Że nie trzeba czekać na ten moment, kiedy ja nie, nie mogę już wstać z łóżka, bo to już jest trochę późno i to już jest ten moment, kiedy czasami raczej sięgniemy najpierw po leki niż terapię, bo już jest bardzo poważnie. Taki sygnał tak naprawdę daje nam albo nasz umysł, który mówi: hej, nie dźwigam, mm -hmm. albo ciało, które mówi: hej, nie dźwigam. Ale nie każdy. Ma odwagę coś zmienić, bo mm -hmm. to, są, to jest praca, to są związki, to są jakieś inne toksyczne sytuacje i tkwimy, bo boimy się postawienia nogi na nowym lądzie. Jak tego sabotażysty z tej głowy wyciągnąć ze fraki? <gry> Jakby pierwszym punktem zmiany jest zawsze zdobycie świadomości, tak? Że coś mnie uwiera. To jest właśnie ten moment, o którym ty mówisz, tak? Że okej, okay, ja nie czuję szczęścia albo nie czuję tej radości, albo nie czuję inspiracji z życia, które prowadzę, albo to moje życie jest i płynie i właściwie nie wydaje mi się, żeby coś wnosiło, tak? Albo żebym ja wnosiła coś w jakiś szerszy kontekst, chociażby społeczny. To wszystko są ważne rzeczy, tak? Yy. I trudno jest czasami nam zrównoważyć tą wartość, wartość na przykład satysfakcji z życia czy z pracy, z inną Wartością, która jest na przykład bezpieczeństwo finansowe. I większość z nas pomyśli, no tak, no ale trzeba mieć naklep. No, oczywiście, że trzeba mieć. To nie jest tak, że kogokolwiek byśmy zachęcały do nie wiem, rzucenia wszystkiego i jechania w Bieszczady, mm -hmm. prawda? Góry że, chciałam właśnie powiedzieć, zwłaszcza, że mamy góry izerskie, więc po cóż ten krok, ale tak, ale to też jest jakaś wartość życiowa, którą trzeba po pierwsze zauważyć, tak, że no ja nie spełniam się w jakiejś określonej roli, która jest dla mnie ważna, na przykład. Że nie wiem, nie realizuję się, że mam jakiś potencjał, ja to czuję, ja to wiem, może odkrywam sobie jakieś talenty i co? I one leżą odłogiem. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Po drugie, my w terapii czy, czy w ogóle w jakichś konsultacjach mówimy często o tym, że ok, no masz jakieś myśli, czy na swój temat, czy na temat swojej przyszłości, czy świata, który ci otacza i to może być na przykład myśl, nie dam rady. Ta myśl jest myślą blokującą, jest jakoś tam wpływającą na to, jak ty funkcjonujesz, działasz, czego się podejmujesz, czy, czy bierzesz to ryzyko na siebie, czy nie. Ale to jest tylko myśl. Czy ona jest prawdą, to już jest do zweryfikowania. A często się tak uczepimy, że aż pazury nam zostają. No, myśli mają ogromną moc, a my jesteśmy przyzwyczajeni w takim naszym sposobie funkcjonowania wierzyć naszym myślom. I w większości one są prawdziwe albo w dużej mierze prawdą. Tylko, że no, jak ja mam taką myśl, na przykład, że no bo niestety, ale takie rzeczy też wynosimy czasami z domów rodzinnych, z różnych historii, z którymi ludzie przychodzą, że na przykład jestem niekompetentna albo mnie się nie da kochać. No to to jest jakaś myśl, ale czy ona jest prawdą? Nie musi być prawdą, ale może mnie prowadzić przez życie. I prowadzi w większości tak. przypadków. Tak. I to, co ja mogę zrobić, to zauważyć, że mam taką myśl, że ona jakoś tam no, kieruje moim działaniem i. Że to kierowanie tym moim działaniem niekoniecznie jest dla mnie dobre. To, że ja na przykład czuję się niekompetentna i w związku z tym nie podejmuję pewnych wyzwań, no czy to na pewno pozwoli mi poczuć się szczęśliwą albo spojrzeć, nie wiem, w 70 roku mojego życia wstecz i pomyśleć, fajnie było, no to już jest jakby do zweryfikowania, prawda? No ale idziemy tą drogą zawodową czy życiową. Mamy tych kilka kamyczków w butach i czasem, żeby było wygodnie i żeby tę drogę przejść szybciej, nie wiem, dłużej, żeby iść po prostu tą drogą, trzeba te kamyczki. Wyciągnąć. I to jest właśnie myśl o tym, że jestem w przypadku kobiet w większości. Jestem niekompetentna, jeszcze nie jestem na to gotowa, jeszcze nie przyszedł jeszcze na to czas, a co pomyśli mama, a co pomyślą dzieci? Przecież tego nie mogę jeszcze zrobić. Mm -hmm. I tak zamiast próbować, a nóż nie wyjdzie, okej, okay, spróbowałam, mm -hmm. to tego nie robimy i chodzimy ciągle z tym kamieniem, a potem on nas już tak uwiera i mamy tak odciski w tym 70 roku życia, że potem jak się cofniemy i sobie pomyślimy, Boże, sama siebie blokowałam, mm -hmm. to już jest za późno, bo już wtedy masz lat 70 i obyś jeszcze miała chęci do tego, żeby ruszyć, mm -hmm. nie? Bo mm -hmm. znam i takie, tutaj yy, pozdrawiam Ewę moją kochaną, mm -hmm. która w, y, po 70 założyła firmę, mm -hmm. że idziesz, bo masz mało czasu i chcesz jeszcze po prostu pewnych rzeczy spróbować. Mm -hmm. Ale niektórzy po prostu, wiesz, trudno skończyło się. karmie myśli i duszę tym, co udało się zrobić, nie? Mm -hmm. Wiesz, ja tak sobie myślę, że jak My sobie tak rozmawiamy, wiesz, o psychologii, psychoterapii, to kiedyś tych zawodów nie było, ale były tak zwane mądrości życiowe. I czasami się przywołuje takie mądrości życiowe, jakieś przysłowia, prawda, mówiące o tym, że Żałuje się rzeczy, których się nie zrobiło. Wyzwań, których się nie podjęło, prawda? To są najczęściej jakieś takie wspomnienia osób w, w, w jakimś tam późnym wieku, prawda, że mhm. no a mogłem wtedy, mogłam wtedy zaryzykować, a może trzeba było pójść tą drogą. Zachęcasz, jak przychodzą do ciebie dziewczyny i mówią, że coś się takiego dzieje, że gdzieś jest blokada. Pozwalasz im odkryć włas, gdzie tą blokadę albo spust, gdzie tą blokadę się po prostu spowalnia i drzwi się podnoszą? Czy jest sens namawiać kogoś na siłę? Nie, nie w przypadku przynajmniej mojego zawodu, prawda? Może, może inni tak, tak się czują, natomiast moją pra moja praca bardziej polega na tym, żeby to drugie, co powiedziałaś, uzmysłowić komuś, że jest może jakaś taka blokada, jakiś taki problem, jakieś takie samosabotowanie się, jakiś wewnętrzny krytyk, który gdzieś nas przed czymś blokuje, ale przede wszystkim ja myślę, że to jest bardzo cenne, czy w kontekście terapii, czy w kontekście jakichkolwiek innych działań samorozwojowych, żeby odkryć w sobie tą sprawczość. Nie dlatego to robię, że ktoś mi tak poradził, że ktoś powiedział, że tak będzie dla mnie lepiej, że ja się do tego nadaję, tylko robię Robię to, bo w wyniku pracy własnej, i mówię to niekoniecznie w terapii, czasami po prostu przez jakiś taki rozwój własny, ale dochodzę do wniosku, że może warto, że może sobie należy dać tą szansę, że może mogę sobie pozwolić, prawda? Że mogę spróbować, że mogę zobaczyć, czy mnie na to stać, tak wewnętrznie, licząc mhm. na jakieś tam swoje zasoby, siły, prawda? Myślę, że to by było, wbrew pozorom, chyba nie takie pomocne powiedzieć komuś: a idź, zrób, zadziałaj, załóż. No bo. Wiesz, to ta osoba bierze odpowiedzialność za swoje życie. Zgadzam się. Y ale mm -hmm. czasem mam wrażenie, że jak jesteśmy, wiesz, bo już tych kawek, tych spotkań było mm -hmm. tyle i dziewczyny potem mówią, wiesz co, tak naprawdę zdecydowało o tym rozmawia z tą czy z tą dziewczyną, bo mm -hmm. ona była w podobnej sytuacji, albo w podobnej relacji z rodzinnie, czy tam z partnerem, tak. jednak to zrobiła i to wyszło. I te pozytywne przykłady też działają tak, że nosisz tam w odwłoku głowy jakiś pomysł, coś tam ci się mieli i nagle widzisz kilka takich przykładów i ktoś ci, wiesz, ten dmucha wiatr w żagle i nagle ten jeden człowiek powoduje, że ty po prostu robisz hop czasem takie pozytywne przykłady, ale też nie na siłę, jeśli ktoś też nie jest gotowy na to, nie? Tak. I ja myślę, że to o czym mówisz, to jest bardzo cenne, dlatego że ten pozytywny przykład, co on robi tym myślom, o których myśmy mówiły, prawda, uh -huh. że wracając na przykład do tego do tej mojej myśli nie dam rady. No i tutaj mam przed sobą kogoś, kto mówi mi: "No wiesz, też tak miałam, podobną sytuację, nie wiem, podobne wątpliwości. Spróbowałam, nie było łatwo, po grudzie, ale dałam radę. Jestem teraz w innej pozycji. Może nie jest różowo, ale wreszcie cieszę się życiem", prawda? I jak my coś takiego, to co się dzieje z tą myślą? Ta myśl już powoli zaczyna być weryfikowana, że ja sobie mówiłam nie dam rady, a teraz słyszę, że no ktoś inny dał radę, więc może ja też dam radę, a co takiego mogę przenieść z tej historii tej drugiej osoby na swoją, żeby pomyśleć, jak sobie pomóc dać radę, prawda? I tu już zaczynamy jakby weryfikować, czy na pewno jest tak, że ja nie dam rady, czy na pewno jest tak, że jestem niekompetentna. Czyli spotykać się, rozmawiać. Absolutnie. Zapuszczać wici i słuchać tych historii, żeby w każdej z nich znaleźć dla siebie jakąś inspirację. Mhm. Bo mielić. to, co mamy tak, mielić, 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 aż w końcu się zmieli na tyle, że będzie dobry materiał pod fundament, nie? Mm -hmm. Tak, na dobrą sprawę. Ale to mówimy o zmianie, na przykład i ta zmiana też w przypadku dziewczyn, które wracają na rynek pracy po mm -hmm. długiej przerwie, związanej z, nie wiem, z macierzyństwem czy z chorobą. I o tym, co mówisz, mimo że zdobywały przez ileś lat kompetencje, uczyły się to nagle po tym braku aktywności zawodowej mniemanie o swoich niekompetencjach jest tak ogromne, że nie jesteśmy w stanie wrócić na rynek pracy, bo boimy się właśnie oceny, tego czy sobie poradzimy i też często gdzieś ten wątek powraca przy naszych spotkaniach. Co Radzić takim dziewczynom. Ja myślę, że tutaj poruszasz ogromnie ważny temat i myślę, znów w kontekście kobiet, chyba ważniejszy, chociaż oczywiście, że są mężczyźni, którzy mają podobny problem, mhm. ale jednak my, kobiety, dużo częściej wątpimy w siebie, prawda? I dużo częściej mamy to doświadczenie przerwy w życiu zawodowym spowodowanej tym czy, czy, czy czymś innym. Budowanie takiej pewności siebie, czy odbudowywanie pewności siebie, nie jest jakimś jednorazowym wydarzeniem, prawda? To nie jest jakby taka rzecz, która się nagle zadzieje i będzie mieć ten efekt aha, czy, czy, czy wow, gdzieś tam mhm. w środku nocy, prawda? Że, że wpadniemy na to, że jednak już się czuję pewna. To jest raczej rzecz, która jest bardzo stopniowa. Najczęstszym takim, wydaje mi się, błędem myślowym, um, to jest troszkę to, co ty powiedziałaś wcześniej, że mamy takie poczucie, że ja nie jestem jeszcze gotowa, prawda? I jakby tym naszym błędem często jest to, że my czekamy na tą gotowość, że ja w pewnym momencie będę już gotowa, żeby podjąć ten wysiłek, albo będę czuła się na tyle pewna, żeby pójść na tą rozmowę. Na razie to ja może jeszcze gdzieś tam, w mm -hmm. którymś z tych marketów, powykładam te towary na półkę, bo nie czuję się jeszcze na przykład na siłach, żeby, nie wiem, zacząć coś, co, co umiała wcześniej, co lubiałam wcześniej robić. I tu nie mówię tego po to, żeby jakby dyskwalifikować pewne mm -hmm. zawody, tylko raczej mówimy o osobach, które mają za sobą jakąś historię zawodową, a teraz boją się do niej powrócić, tak? Bo myślą sobie, że nie wiem, straciły kontakt już z tym, yy, z tą branżą na przykład, tak? Że, że może ich wiedza jest jakoś nieświeża, jakoś tam nieupdateowana. Nie, nie, nie Więc to budowanie pewności siebie nie powinno jakby opierać się o tą myśl, że ja muszę być do czegoś gotowa, tylko raczej o działanie. Czyli tym pierwszym krokiem wbrew pozorom jest nie to, że ja czekam, aż zyskam w sobie tą pewność albo tą gotowość. To jest trochę tak jak my przy depresji czasami obserwujemy osoby, które mówią: jak już wróci mi energia, to ja zacznę wychodzić z psem. To ja pójdę na tą kawę mm. z koleżanką, tak? Ale jeszcze nie teraz, bo teraz nie mam w sobie tej energii, nie czuję tego jeszcze. I niestety, tym, czego się pozbawiamy, to jest pozbawianie się pozytywnych informacji zwrotnych. Jak ja nie pójdę na tą rozmowę kwalifikacyjną, to ja się naprawdę nie dowiem, czy ja jestem w stanie odpowiedzieć sensownie na pytania, które mi ktoś zada, bo w mojej głowie. Ja mam te, tą jedną narrację, nie umiem, nie potrafię, nie dam rady, tyle mnie nie było. Co ja mogę im zaoferować? Cóż ja mogę wnieść po trzech latach macierzyńskiego, tak? Mhm. I dopóki ja nie pójdę, nie sprawdzę siebie, chociażby w małych sytuacjach, chociażby w jakichś takich prostszych rozmowach, chociażby w jakimś prostszym pierwszym kroku, prawda? To nie dowiem się, że to jest moja myśl, a ona niekoniecznie jest odzwierciedleniem faktu. Więc jakby stopniowo. Krok po kroku, ale poprzez działanie. Weryfikujmy te myśli, bo one mają ogromną moc oddziaływania na nas, a niekoniecznie są faktem. I każdy jest gotowy na to, żeby zweryfikować te myśli, bo taki przekrój się zaczyna robić tych kobiet, które gdzieś tam z nami są. To są kobiety, które już, tak jak mówiłaś, zrobiły dużą pracę, żeby przyjść w ogóle, bo nie każdy idzie w nowe środowiska i po prostu najwyżej nauczy się latać. Natomiast bardzo dużo osób gdzieś drobnymi krokami osiąga te levele, które sobie odhacza gdzieś tam albo nie odhacza, zobaczy, co będzie dalej. W gronie tych kobiet też mamy osoby, które prą dużo do przodu, które są bardzo aktywne, i pojawia się nowa rzecz. Jestem aktywna tu, jestem aktywna tam, ale gdzieś nie spinam. Jak sobie ściągnąć z siebie takiego bata? Tutaj wszystko jestem, nie wiem, super szefową, jestem super koordynatorką, menadżerką, szefową. A nie jestem wystarczającą, nie wiem, mamą, nie jestem wystarczającą żoną. I znów wracamy do konceptu myśli, ale myślę, że tym <laughs> razem, jeszcze, Kasiu, wracamy do drugiej kwestii. Bo czasami jest rzeczywiście tak, że ja mam jakąś myśl, która nie jest prawdziwa. Na przykład, tak jak mówisz, nie spełniam się w roli mamy. Ale czasami jest tak, że rzeczywiście my tu mamy do czynienia z jakimś takim rzeczywistym problemem. To znaczy, staram się być tą super szefową. Staram się być tym, nie wiem, osobą aktywną, jakąś tam społecznie, prawda? Udzielającą się i staram się też na tym polu rodzinnym, no i gdzieś zwyczajnie tego czasu może zaczynać brakować. I jak gdzieś zwyczajnie mogę zauważyć, że może jest rzeczywiście jakiś problem, że ja tu przegapiłam jakąś tam wywiadówkę, mhm. bo zostałam po godzinach, albo mam takie poczucie, że jeśli pójdę na tą wywiadówkę, no to nie dociągnę w pracy. I teraz jest pytanie, czy ten problem polega na tym, że rzeczywiście brakuje tych godzin w tej dobie, bo wzięłam sobie za dużo na głowę i tak też może być, ale może ten problem polega na tym, że ogólnie moje wymagania względem samej siebie są po prostu zbyt wyśrubowane. Bo co to znaczy być super szefową? Bo my mówimy, chcę być super szefową, albo super szefowa to jest ta, która wszystko załatwi. Nie, super szefowa to jest pewnie ktoś, kto załatwia wiele. Tak jak mówisz, czasami deleguje, a czasami po prostu coś jej się nie uda załatwić. To jest też okej. Okay. Jesteśmy ludźmi. Któż z nas jest na 100% zawsze, ale ileż z nas ma takie wymaganie względem siebie, prawda? I znów, wracając do tego przykładu z wywiadówką. Czy jeśli ja ominęłam jedną wywiadówkę, to część za mnie złą matkę? To też tak jak mówisz, to my trochę też za bardzo się oceniamy. Nie mamy tej otwartości i ten ostracyzm nasz narodowy, to jest mm. chyba taka cecha, z której musimy się my, kobiety przede wszystkim, bo tutaj jakby krążymy cały czas w środowisku kobiet, względem siebie uczyć, bo sobie mm. robimy bardzo dużą krzywdę. Ja w ogóle, jak słucham tego, o czym ty mówisz, wiesz, co, co się pojawia właśnie na kawkach, to myślę sobie o tym, że powiedzmy sobie, ta osoba, kobiety przedsiębiorczej, to jest w ogóle już taki twór, nazwijmy to umownie, mm -hmm. który jest przegrany na starcie, prawda? No bo kobieta to jest ta opiekunka ogniska domowego, tak stereotypowo rzecz ujmując, prawda? Więc ona idąc za głosem własnego serca, który mówi, idź, zrealizuj się w czymś, tak? Bo masz tutaj jakiś potencjał, masz jakieś chęci, jakiś talent, jakiś pomysł na biznes, który, no nie uszykujmy się, jak wszyscy wiemy, generalnie nie kończy się w ośmiu godzinach pracy no nie. w ciągu doby, tylko Nawet z reguły zasypia się, tak? <laughs> Z myślą o tym, co jutro, mm -hmm. a budzi się człowiek zastanawiając się nad tym, co dzisiaj, prawda? I jakby gdzieś tam żonglujemy wieloma prawda, rzeczami, jakby próbując prowadzić ten własny biznes. Trochę poniekąd ten nasz wyrzut sumienia, że gdzieś indziej nie dociągam jest w to wpisany, ale niekoniecznie dlatego, że on jest prawdą i ja rzeczywiście nie dociągam, tylko dlatego, że mam takie poczucie, jeśli jestem kobietą typowo wychowywaną, Nazwijmy to patriarchalnym społeczeństwie polskim, no to ja już na starcie wiem, że powinnam gdzie indziej, a robię tutaj, tak? Mm. I jakby przetłumaczenie sobie tego na nowo i powiedzenie sobie, że ja mam prawo realizować się tak, tak samo jak każdy inny człowiek na tym świecie i mogę mieć swój jakiś tam kawałek, swoje podwórko, no to jest to, co się pojawiało już w Twoich podcastach, prawda? Ta próba wyznaczenia tej granicy, że no okej, okay, to jest czas święty. Nienegocjowalny. I wpisywalny w grafik. Zwłaszcza pamiętajcie, Wy, dziewczyny, te aktywne o tym, żeby to sobie wpisywać, mm -hmm. żeby nie zapominać o sobie, bo w pewnym momencie lecimy, 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 a potem się przewracamy o własne buty. Kiedy my w terapii już nawet nie zaczynamy od rozmowy o realizacji jakichś własnych potrzeb, ale zaczynamy rozmowę od, od rozpoznawania własnych potrzeb. To, to słynne powiedzenie, że gdybym za każdym razem dostawała złotówkę, to pewnie już byłabym milionerem, prawda? Ale jakby my e, często musimy zacząć właśnie od. Od tego pierwszego kroku w ogóle zauważenia, że ja mam potrzebę, że ja mam potrzebę odpoczynku, że ja nie jestem robotem. Że te wieczne mamo, 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 prawda? <laughs> jak tylko próbuję usiąść do jakiegoś tam, nie wiem, rozliczenia, to to są rzeczy, które jakby, ja, z którymi ja się zmagam na co dzień, prawda? Ale ja też mam potrzeby. Potrzeby, tak jak powiedziałaś, wyłączenia się, po prostu niesłyszenia żadnego bodźca, żadnego głosu, potrzeby tego, żeby spotkać się z innymi osobami. I nie gadania o pracy. Hmm. Dokładnie. Potrzeby bliskości, która nie jest realizowana koniecznie w związku czy z dziećmi, prawda? Tylko takiej bliskości emocjonalnej z drugą kobietą, na przykład, prawda? Ten cały koncept siostrzeństwa, to, co przecież. Jakby te tak. boskie czym stoją, że tak, tak powiem. Więc to są nasze potrzeby. My musimy je w ogóle zauważyć, że my je mamy i że mamy prawo je mieć. Wraca mi w myśli Natalia, która kiedyś powiedziała o tym, że miała wyrzuty sumienia względem siebie, że nie poświęca dziecku tyle czasu, ile tak powinna poświęcać, lecz w pewnym momencie zrozumiała, że skoro ona coś robi, to jej daje satysfakcję, to jej daje radość, ona się rozpromienia, to jeżeli jej dziecko, będzie patrzeć na rozpromienioną matkę i robi to, co lubi, to spowoduje to dumę w sercu dziecka. I ona chce powiedzieć jemu w ten sposób: wyrób to, co chciałbyś robić w życiu. Niech daje ci to szczęście, bo jeżeli ona mu nie da przykładu, to w ogóle nie zadziała. Dwie rzeczy bym powiedziała odnosząc się do tego. Pierwsze, to jest to klasyczne w psychologii nauka przez modelowanie, prawda? My modelujemy swoim dzieciom. I co my chcemy im zamodelować, prawda? Czy my chcemy właśnie tak, jak powiedziałaś, zamodelować tą matkę, która dba o siebie? która mówi, mam prawo do... Własnej jakiejś satysfakcji życiowej, prawda? Mam prawo do czasu dla siebie. E, mam prawo do sprawczości, właśnie do tego, żeby się czuć kowalem własnego losu, prawda? Nie tylko to, co jest dyktowane z zewnątrz, e, normy, które są narzucane, tylko właśnie rzeczy, które biorą się ze mnie, bo są dla mnie ważne. Więc jakby tak, to modelowanie, prawda? To, że, że to dziecko będzie na mnie patrzyło i będzie brało ze mnie przykład, będzie widziało we mnie jakąś inspirację, czym chcemy to dziecko zainspirować, nakarmić, mhm. prawda? To jest to pytanie do siebie jakby. E, to tak jak z paleniem, nie? Synu. Tak nie palmy, to jest po prostu straszny głód. Słynna metafora maski zakładanej podczas lotu, prawda? Jakby, jak dostajemy instruktaż, a lecimy z małym dzieckiem, to każdy steward, stewardessa powie zadbaj o siebie, bo jeśli ty nie będziesz przytomny, twoje dziecko nie przeżyje. I to jest mniej więcej przekładane na takie myślenie o swoich potrzebach, prawda? Nie zadbasz o swoje potrzeby, to twoje dziecko też nie będzie miało z ciebie pożytku, bo będziesz przemęczoną, Niezadowoloną z życia, nieszczęśliwą, nie mającą pasji osobą, która będzie starała się przekazać dziecku, no co, no właśnie to czym jest. To czym ta? też utarło się jej mhm. życie, nie? bo często my ponawiamy to wszystko, mhm. czym sami nasiągnęliśmy, mhm. nie mając czasem świadomości, że trzeba z tym walczyć. Nie? Mhm. Także pamiętajmy, tlen najpierw dla siebie. Czy z, przeprowadzając się z dużego miasta, widzisz różnicę w problemach, z jakimi przechodzą do ciebie pacjenci? widzę pewną różnicę w dostępie do różnych rzeczy, która wpływa na możliwości, jakie te osoby mają, mm -hmm. również w kontekście radzenia sobie z problemami. I myślę, że tutaj duże miasta czasami ma sporo do zaoferowania w sensie jakby takich możliwości, o które w małym mieście trzeba zawalczyć, tak? I, I które nie są oczywiste. Widzę też problemy polegające na chociażby braku dostępu do grup wsparcia. Znów duże miasta będą miały takie możliwości w małych no, niekoniecznie. Kwestie dojazdu chociażby w możliwości korzystania z innych usług, tak, czyli na przykład usług psychiatrycznych, czy skorzystania chociażby z jakichś ośrodków, które są darmowe. Tutaj jednak trzeba gdzieś tam się dostać żeby skorzystać z, te, z tych rzeczy. Czy w mentalności pacjentów? Nie chyba, bo ja myślę, że my żyjemy w takim y, globalnym świecie teraz, mhm. y, że właściwie zwłaszcza widać to po młodych ludziach. A ja pracuję też z młodzieżą, starszą młodzieżą, ale pracuję. Te dzieciaki, ja nie wiem, czy one mają jakieś ograniczenia w kontekście, wiesz, dostępu do wiedzy, czy, czy ich problemy są jakoś różne od problemów dzieci żyjących w dużych miastach. To zależy od zasięgu. Tak, no, 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 tego, czy to, ktoś tak. ma szybszy lub to, wolny, to, to prawda? Ale z drugiej strony, Myślę sobie, że niewiele, że to pokolenie pewnie tego jakoś tak bardzo nie odczuwa. Myślę, że właśnie może w kontekście tych możliwości, co potem, tak, i tych takich dylematów, co dalej na przykład, tak, no bo jestem w małym mieście, a chciałbym coś tam, tak, i od kogo się tu inspirować, co z tym zrobić, kto mógłby mi doradzić, czy są jakieś możliwości dowiedzenia się takich rzeczy, pewnie jakby dużym mieście, właściwie wszystkie ścieżki, rozwoju są potencjalnie dostępne. Wydaje Oczywiście się. potencjalnie, no bo znów mhm. y, y, jakby zależy też, jakie się ma możliwości, chociażby finansowe, na co rodziców jest stać, ale, ale powiedzmy sobie, że jest tego więcej. Także myślę, że nie tak wielkie, jakbym się być może spodziewała. Nawiązując jeszcze do małych miejscowości, kiedy ja wracałam z Poznania y, po Łodzi i różnych tam moich miejscach zamieszkania, usłyszałam od koleżanki, po coś ty tu wróciła. Miałaś taką zarąbistą pracę i teraz co będziesz robić? Zdanie mnie to tak uderzyło, że Mówi to dziewczyna, która jest po trzydziestce, która ma jakąś pozycję, zawód wypracowany, i przecież jeżeli ma pomysły na coś, to niech to realizuje. I jak mnie na przykład wcześniej pytałaś o też powody powrotu, ja kiedyś miałam taką myśl, ponieważ ja mniej więcej od nastoletnich lat osobiście określam się jako osoba o poglądach feministycznych. Który niekoniecznie jest to popularne w tym kraju, bo wszyscy jakby oczekują tej wojującej i tam nie tak. wiem, co tam jeszcze miałabym robić, ale no nie wiem, czy ja jestem taką wojowniczką, Jeżdżącego ale... traktorzystki. Ale tak, tak. No... Kiedyś nawet chciałam mieć traktor, ze stanikami to ale już nie bywa. Pieśni ale lubisz. <laughs> pieśni, pieśni lubisz. więc coś, coś tam, jest, coś tam może pobrzmiewać. Jest, jest, tej... jest mląc, jest rola. Tak, jest. No, dokładnie. Ale miałam kiedyś taką myśl, że jakoś nigdy nie udało mi się gdzieś w tym słynnym moim gloster, które stanowiło przez prawie 13 lat mojego życia mój dom, odnaleźć jakichś kręgów kobiecych. Ja nawet ich szukałam. I kiedyś wracając właśnie do tego kraju, czy myśląc o powrocie do tego kraju, pomyślałam sobie, że byłoby dla mnie ogromną Wartością. Gdybym mogła kiedyś uczestniczyć w jakichś strukturach kobiecych, tak? gdzieś, gdzie niekoniecznie jesteś ograniczona gdzieś jakimś, takim swoim gronem przyjaźni, bo wiadomo, że przyjaźnie są od czegoś, ale właśnie ten koncept siostrzeństwa, gdzie niekoniecznie musisz ze wszystkimi być bardzo blisko i wiedzieć od A do Z, jaka jest ich historia ich życia, ale chcesz udzielić wsparcia. I wiesz, że możesz dostać to wsparcie. Ja myślę, że sam fakt, że taka przestrzeń istnieje w takim małym Świeradowie Zdroju, w takich niewielkich górach izerskich, o których niektórzy nie słyszeli, nawet nie wiedzą, co to za pasmo i gdzie ono mogłoby tak, być. Tak. I że my coś takiego mamy na tym swoim gruncie, to jest w jakiś sposób unikatowe. Świeradów to jest jedna rzecz, nie? Mhm. Ale mamy jeszcze mnóstwo innych miejscowości, tak. w których są dziewczyny, które chcą coś zrobić, mhm. albo się sabotują, albo nie. Albo boją się, że kurde, nie znajdę drugiej takiej, która dźwignie ze mną ten temat. Mhm. Wychodzicie z domu, mówcie, ciągnijcie jedną za drugą rękę. No, mhm. Taką formę też spełniają w jakimś tam mniemaniu te koła gospodyń wiejskich. Tak. Nie? Gościni mojego trzeciego podcastu właśnie udowadnia, że wcale nie trzeba mieć 70 czy 60 lat, żeby być mhm. aktywną działaczką koła gospodyń wiejskich. Tu chciałam nawiązać do tego, żeby wspólnota kobieca daje mnóstwo takiej dobrej energii. Bo się okazuje, że jak ze sobą zaczynamy rozmawiać, to ta była w podobnej sytuacji, a ta jest taka silna, a ta jest taka uśmiechnięta mimo choroby dziecka. Mimo... Wychodźcie, dziewczyny, czerpcie. Zgrona kobiecego, nieważne czy będą to boskie, nieważne czy będzie to koło gospodyń wiejskich, czy będzie to kółko parafialne. Tam, gdzie są kobiety, tam, gdzie jest energia wspólna, dobra. Ja myślę, że tutaj mówisz o jednym takim ważnym aspekcie, który jest też kluczowy w, w terapii. A, a wracając do Twojego pytania o to, czy ludzie mają czasami taką myśl, że są wariatem, skoro przychodzą do terapeuty czy tam do psychiatry, mhm. prawda? To jest aspekt normalizacji. I to jest to, co dzieje się w kręgach kobiecych, bo to jest to, o czym Ty mówisz, że my czasami mamy taką myśl, że z tym to tylko ja się zmagam. Tak, to tylko ja mam, ale nie w sensie takim, że się robi jakąś cierpietniczką Po prostu nie, nie, nie wiem, czy ktoś inny zmagał się, na przykład z takim problemem, tak? Czy ktoś inny ma, nie, wiem, dziecko, które y, zaczęło ćpać, tak? Albo y, czy ktoś inny zmaga się, nie wiem, z mamą, która ma demencję i jest naprawdę trudna, pomimo tego, że ją kocham, jest naprawdę no, niełatwym człowiekiem w tym momencie, na przykład, prawda, że mamy takie myśli dotyczące tego, że kurczę, niech inny się z tym nie zmaga. Jak ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem? Jak ja mogę spotkać się z jakimś zrozumieniem? Jak ktoś w ogóle? nie wie, jak to jest. A potem idziesz do takiego babskiego kręgu właśnie i okazuje się, że tak jak mówisz, ta miała podobnie, a ta zna kogoś, kto tak ma. A ta mnie jest w stanie pokierować do jakiejś fundacji na przykład, tak? I nagle się okazuje, że tych doświadczeń my mamy wiele wspólnych. I to nie zawsze są tylko trudne doświadczenia, że to są te, które, którymi się nawzajem inspirujemy, ale to są te, którymi też sobie dajemy siłę, że słuchaj, ja, ja też tak miałam, jakoś z tego wyszłam, albo ja też się z tym ciągle zmagam, może razem będzie nam raźniej. Więc ten aspekt normalizacji jest ogromnie ważny, żebyśmy zrozumieli, że to, przez co my przechodzimy, gdyby nie było ludzkie, to nie byłoby nam dane. Skoro ja tak mam, skoro ja tak myślę, skoro ja tak czuję, to znaczy, że to jest jakiś aspekt człowieczeństwa. I on może nie być najbardziej przeze mnie oczekiwany czy chciany, no ale jest. Co nie oznacza, że my siedzimy i na boskich kawkach czy na spotkaniach mielimy sprawę i wyciągamy brudy na miasto. Nie? każdy się dzieli tym, na ile chce i na ile może. Absolutnie. I mówi o tym, gdzie potrzebuje pomocy, gdzie potrzebuje zatkać korek po prostu. I mhm. o to to przede wszystkim chodzi. Ale tak jakby zamykając już naszą rozmowę klamrą, co zrobić, żeby po prostu funkcjonować w tym zwariowanym, szybkim, zakręconym, coraz mniej optymistycznym świecie, żeby prowadzić biznes, być szczęśliwą, uśmiechniętą partnerką i mamą, nie wrzucać sobie za dużo do plecaka i cieszyć się życiem? I tak robić, żeby w wieku 70 lat pamiętać o tym, co się zrobiło, a nie myśleć o tym, czego się nie zrobiło. Mm -hmm. Kasia, wbrew pozorom, ja nie powiem niczego nowego. To jest wiedza, która jest po prostu z nami chyba znów od początku ludzkości, i to jest wiedza o równowadze albo złotym środku. Dlatego, że dzisiaj dużo rozmawialiśmy w sumie o tym, że my czasami idziemy w ekstremum, tak? że ja muszę być jakoś super. Albo, że ja muszę wszystko, albo, że jak ja nie zrobię, to nikt nie zrobi. I to jest zawsze jakieś takie bardzo zero-jedynkowe, tak? Albo tu, albo tam, albo jest się dobrym, albo się nie jest dobrym, albo się kocha, albo się nie kocha, prawda? A tymczasem prawda z reguły leży po środku. I ta równowaga też leży po środku. I ta równowaga też polega na tym, żeby, tak jak dzisiaj już mówiłyśmy, żeby mieć tą przestrzeń i dla siebie, i dla innych. Że kiedy kończy się mój zapas energii, to może trzeba poleżeć, popatrzeć w sufit i poprzewracać sobie, nie wiem, palcami na przykład i, i za nic więcej się nie wziąć. I może taki być dzień, dwa, trzy, że równowaga jest gdzieś po środku, tak? Że można mieć te mega aktywne dni i że trzeba znaleźć te dni na odpoczynek. Trzeba. To jest w ogóle kolejne no słowo, w którym my się no. gdzieś tam biczujemy, prawda? Chcę Chciałabym znaleźć czas na odpoczynek, chciałabym znaleźć y, czas na pracę, tak? Chcę pobyć trochę z dziećmi, chcę pobyć trochę bez nich, chcę trochę pójść do pracy i poudzielać się i pokazać, jaką jestem empatyczną, dobrą szefową, ale jak na przykład miałam jakiś trudniejszy dzień, no to trudno, to zamykam te drzwi, drzwi. Y, 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 swojego gabinetu i, i nie mam mnie dla nikogo, tak? Albo wręcz wprost mówię o tym, że słuchajcie, no, no dzisiaj nie pogadamy, tak? bo dzisiaj ja muszę mieć przestrzeń dla siebie. To jest ok stawiać granice. Tak, na sam koniec to jeszcze wspomnę o moim ulubionym, czyli syndromie oszusta, który znów jest bardzo jakby wśród naszych kobiet rozpowszechniony, prawda?, że jak oni się zorientują, jaka jestem, jestem kiepska, to na pewno mnie wyrzucą na zbyt pysk, prawda? Albo jak ludzie pomyślą, że taka osoba jak ja jest na takim stanowisku, to pomyślą sobie, co ja tutaj robię? Bo mamy wiecznie taki syndrom, czy taką myśl na swój temat, że my jakoś nie dostajemy. Że ja jeszcze tego nie wiem, i tamtego jeszcze nie przerobiłam, a tej książki nie przeczytam, a na tym szkoleniu jeszcze nie byłam. A ile jest rzeczy, które wiemy? To jest kamyczek do naszego ogródka, babskiego, mhm. bo chłopaki tak nie mają. Chłopaki, jak idą na rozmowę kwalifikacyjną, to ich CV puchnie. A my nie potrafimy się przyznać do tego, że jesteśmy w trakcie tego czy tamtego, czy zrobiliśmy już to, przeczytaliśmy to. Musimy mieć wszystko hmm. twardo, na twardo. I wracając do tego, o czym mówiłaś a propos już takiej typowej właśnie uczestniczki tych kawek, prawda, czyli tej przedsiębiorczej albo chcącej być przedsiębiorcą kobiety, to właśnie te badania to pokazują. Najczęściej syndromem oszustwa są obarczone młode kobiety, które całkiem sporo wiedzą, które mają całkiem sporo kompetencji, które właśnie próbują coś osiągnąć i ciągle mają poczucie, że jednak nie dostają. Że jednak nie są do końca takie, jakie trzeba być. I to poczucie jest w nas. Ono, to, to nie jest tak, że my rzeczywiście tych kompetencji nie mamy, tylko my mamy to poczucie tego bycia tym oszustem. No ale też, zobacz, świat, firmy, korporacje też nam nie dają inaczej tego odczuwać. Nie? No zobacz, jaki jest rozłam między płacą i między kobietami a mm -hmm. mężczyznami. To się zaczyna wyrównywać, ale my jesteśmy, jeśli chodzi o Zachód, 20 lat do tyłu. Nie? Mm -hmm. Ale jak my nie będziemy parły nie będziemy chciały zmienić i no podwyższyć tak. tego sufitu i przebić go. Tak, bo to jest kolejna taka prawda, która może jest smutna, ale myślę, że jest też motywująca. To znaczy, że jak my sobie nie weźmiemy, to nikt nam nie da. No to bierzmy babki. W barchanach też chodziły nasze babcie, a teraz można chodzić w stringach, nie? Mhm. Jest postęp. Jest postęp. <laughs> I tym optymistycznym <laughs> akcentem bardzo ci dziękuję za, ten, za dzisiejszą rozmowę. Ja również, Kasiu.